które są z kamienia i tym podobne, taka ruda, można powiedzieć. Siekierka, sekundka, coś do mnie dzwoni. Okej, już po mnie z pracy dzwonią, więc niedługo będę musiał kończyć. Tak jak mówiłem, wygląda to w taki śmieszny sposób. Dobra. Fajdź! Wpadamy tutaj. Zbieramy węgiel. Węgiel jest bardzo ważny, ponieważ no, bez niego jest bardzo, bardzo ciężko. Bo tak naprawdę, no w nocy zwłaszcza. Bo tak naprawdę tylko dzięki niemu coś widzimy w nocy. Są różne sposoby. Dobra. Jeszcze jedno, czy jeszcze więcej będzie? Nie, to wszystko, dobra. Są różne sposoby na oświetlanie pomieszczeń, ale najlepszy według mnie, najbardziej skuteczny jest to po prostu zrobienie pochodni. Ona się nie kończy na szczęście. Dobra, i teraz rzecz, której nie rozumiem kompletnie. Mamy sobie takie coś i budujemy sobie kill off z kamienia. Ogólnie te rzeczy drewniane można już wyrzucić. Bo się do niczego nie przydadzą. Aha, dobra. Zabierzemy to jeszcze. Ale teraz tak, wybudujemy bardzo szybko domek. Znaczy parę rzeczy tutaj. I wybudujemy sobie łopatę. Łopatę buduje się w miarę prosto. Nawet dwie sobie wybudujemy. To niech spada stąd. O właśnie, i od razu sobie wybuduję trochę pochodni. Dokładnie. Łopata, okej. No i łopata bardzo szybko sobie radzi z ziemią i z różnymi takimi rzeczami. Ze żwirkiem, z piaskiem i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo przydatna. Przynajmniej do szybkiego przemieszczania się, bo głównie później wszystko chodzi o to, żeby jak najszybciej rozpieprzać te rzeczy. Także widzicie, mamy już w miarę wbudowane to wszystko. Dobra, wstępnie nasz domek będzie gotowy. Siekierka, rozwalimy to i wrzucimy do domku. Dobra. Postawimy sobie to przy wejściu. Teraz tak, wybudujemy drzwi do naszego domku. Oj, chodźcie tu, dobra. Mamy drzwi. Jak widzicie, trzeba zamurować górę. O. Więc mamy drzwi do naszego domku. Dodatkowo wybudujemy sobie tutaj pochodnie, żeby oświetlała nam wszystko. I teraz, jak widzicie, się ciemno trochę zrobiło, ale na szczęście mamy pochodnie. Nie lubię ziemi. Brzydko to wygląda, jak jest ziemia. Dlatego też wszystko tutaj przekopiemy. Właśnie, jeśli chodzi o kopanie nad sobą, trzeba bardzo na to uważać, ze względu na to, że jeśli na przykład dokopiemy się do żwirku, albo do piasku, albo do wody, czy najgorzej do magmy, to wtedy po prostu nas to zasypie, zaleje, albo coś takiego i musimy uciekać. A dobra, przekopiemy sobie to dalej. Jak widać, mamy już ładny, duży domek. Czy domek, to jest jeszcze jaskinia. Na domek to potrzebujemy ogromnej ilości skał. No, ale jak widzicie, mamy już to oświetlone. Teraz takie jeszcze podstawowe rzeczy. Co możemy jeszcze włożyć do domku? Możemy włożyć skrzynię.
Możemy włożyć piecyk. Tak. Co tam jeszcze było? Chyba tak to się robiło. Nie, dobra, to trzeba było właśnie. Tak, i teraz tak. Możemy sobie włożyć skrzynię. Skrzynię damy tutaj. I od razu wybudowaliśmy dużą skrzynię. I damy sobie piecyk. Piecyk damy tutaj. Teraz tak. Musimy sobie to ogrzać. Najlepiej sobie to ogrzejemy drewnem. Drewno weźmiemy i kamień. Dobra, niech to się robi. I za chwilę do tego wrócimy. Przykopiemy się dalej kawałek. Tutaj można przerabiać kamień na kamień, można powiedzieć. Na taką bryłę kamienia. Ciężko mi powiedzieć, co, w jaki sposób można przetopić kamień. Ale no cóż. Co tu jeszcze można znaleźć? Można znaleźć stal. Jakiś czerwony proszek. Można znaleźć dużo innych rzeczy typu złoto. Jakieś dziwne siarka i tak dalej. Diamenty. Właśnie jeszcze jest ten. W połączeniu wody z lawą tworzymy coś takiego zwanego obsydianem. Możemy to sobie wykopać i używając tam w najnowszej wersji możemy sobie włączyć i przenieść się do takiego dodatkowego świata. Nether się to nazywa. I tam w ogóle to trochę dziwnie wygląda. No, o, dobra, 6 mamy. I teraz możemy z 6. Ej, co jest? Nie pamiętam, jak to się robiło, kurde. Tutaj się robiło taki przycisk fajny. Ale nie pamiętam zbytnio jak. Działał on w ten sposób, że mogliśmy sobie... No ale jak widzicie, przetapiamy różne rzeczy, że mogliśmy sobie po prostu otwierać z automatu drzwi. Jak widzicie, jest już ciemno. I... O! Jajko. Nie będę tu raczej wychodzić, jest tu ciemno i nie lubimy ciemności. No ale jak widzicie, mamy już domek, mamy wszystko. Można tu obrazy robić, różne inne rzeczy. O, właśnie zobaczymy, czy da się jajko. Nie, nie da się. Masa różnych połączeń tu jest, jeszcze to jest w trakcie tworzenia, więc będzie się to bardzo, bardzo zmieniać. No i miejmy nadzieję, że się rozwinie do bardzo ładnych rozmiarów. Na chwilę obecną to mniej więcej tak wygląda. Jeśli chodzi o grafikę, się nie przejmujcie, są różne patche, że tak powiem, do tego na samą grafikę, żeby ładnie wyglądała. No i to by było na tyle. Nie wiem, jak wy mi sama ta gra się podoba. Jest takim fajnym rozluźniaczem na parę minut, żeby sobie pokopać i porobić różne takie rzeczy. Można naprawdę ciekawe rzeczy tutaj zrobić. Ludzie robią roller coastery, jakieś statki, masę różnych dziwnych rzeczy. Bardzo przyjemnie się to ogląda, co ludzie tworzą tutaj czasem. No i następna fajna rzecz jest to, że to jest ciągle rozwijane. I prawie że co tydzień dochodzą jakieś nowe kombinacje i nowe rzeczy, przez co no, gra jest bardzo fajna. Fajne jest to, że się rozwija i tak dalej. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i jeszcze raz dzięki za już pełną setkę. Zobaczymy się jeszcze później. Na razie, pa pa.